Klaudia Szustek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie nam ocieplenie, w szczególności w północno-zachodnich regionach Polski, tutaj do 12 stopni w Koszalinie i w Szczecinie. W pozostałych regionach 10 stopni w Bydgoszczy, w Poznaniu, 9 w Warszawie, 8 w Białymstoku, najmniej w Krakowie, tutaj 5 stopni powyżej zera. Noc bezchmurna dla południowych regionów Polski, a także dla Łodzi, natomiast na północy przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane. Na barometrach 1019 hektopaskali. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Jutro niemal w całej Europie dominować będzie słoneczna i pogodna aura. Strefa opadów obejmie obszar jedynie Berna, Paryża, Wysp Brytyjskich, a także Skandynawii. W Skandynawii temperatury wzrosną i wyniosą od 11 do 16 stopni, natomiast temperatury spadną na Półwyspie Iberyjskim, tutaj 14 stopni w Madrycie i 17 w Lizbonie. Najcieplej w Rzymie, tutaj 25 stopni. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla naszego kraju. Jutro w Polsce temperatura maksymalna wyniesie 26 stopni, tyle w Krakowie, 23 w centrum i 21 w Koszalinie i w Białymstoku. Przeważać będzie ponownie słoneczna i bezchmurna aura. Jedynie w Białymstoku, Olsztynie i Gdańsku zachmurzenie będzie umiarkowane. Na barometrach 1017 hektopaskali, wiatr umiarkowany. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Wtorek ponownie ciepły i pogodny, na termometrach nawet do 27 stopni na południowym zachodzie. W środę burze lokalnie pojawią się na zachodnich krańcach Polski, na termometrach od 19 do 24 stopni. Czwartek z opadami deszczu na południu, temperatura spadnie do 14 stopni na północnym zachodzie, natomiast najwięcej w centrum, tutaj 22 stopnie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.